Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na krótkiej konferencji dotyczącej 34. Święta Kwitnącej Jabłoni. Wspólnie z moim zastępcą Cezarym Ziołą, z panem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sebastianem Mazurem oraz gospodarzami dzisiejszego święta, panią Anną Drab i panem Remigiuszem Łukawskim, chcieliśmy serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w Święcie Kwitnącej Jabłoni, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 12 maja. Oczywiście atrakcji nie zabraknie, o tym dłużej powie pan dyrektor Sebastian Mazur. Ja ze swej strony jako wójt gminy Samborzec pragnę serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Samborzec. Na pewno nie zabraknie nam atrakcji, nasze lokalne organizacje, koła gospodyń wiejskich, straże, wystawcy, sprzętu rolniczego. To wszystko będzie można zobaczyć, będzie to też okazja do spotkania się nawzajem, integracji mieszkańców, do spotkania się z przedstawicielami władz samorządowych, władz państwowych. Także drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, ale też i gmin okolicznych, gmin ościennych z naszego powiatu sandomierskiego, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w 34. Święcie Kwitnącej Jabłoni, 12 maja w Samborcu. Zapraszam teraz do zabrania głosu zastępcę wójta gminy Samborzec, pana Cezarego Ziołę, który przedstawi dalszy program uroczystości. Dzień rozpoczynamy o 9:00 na spotkaniu w grupie sadowniczo-warzywniczej Złoty Sad. Na tym spotkaniu prowadzonym przez firmę Procam będziemy omawiać aktualną sytuację w naszych sadach, w gminie Samborzeckiej, ale i ościennych. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Na tym spotkaniu pojawi się również minister rolnictwa, pan Czesław Siekierski, który również o godzinie 12:00 będzie brał udział w spotkaniu rolników w Skotnikach pod remizą OSP. Serdecznie zapraszamy. Proszę bardzo pana dyrektora Sebastiana Mazura o przedstawienie programu uroczystości, z czym nasi mieszkańcy będą mogli się spotkać na naszym święcie. Także proszę bardzo panie dyrektorze. Witam bardzo serdecznie. Samorząd gminy Samborzec oraz Gminny Ośrodek Kultury. 34. Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu. Już 12 maja w najbliższą niedzielę. Samorząd oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu przygotowali następujące atrakcje dla wszystkich dzieci, oczywiście przede wszystkim darmowe Wesołe Miasteczko oraz uroczystości. Podczas tej uroczystości będzie wiele atrakcji związanych z występami szkół z gminy Samborzec oraz koncerty. Zespół Baciary, zespół Make oraz Łukasz Zagrobelny zespołem jako Gwiazda Wieczoru. Przeplatać będą to występy również lokalnych artystów oraz zespołów z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Samborzec. Dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz samorządu gminy Samborzec do Samborca. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Drab, mieszkam w Polanowie wraz z mężem Arkadiuszem i 29-letnim synem Danielem. Prowadzimy gospodarstwo sadownicze. Są to sady jabłoniowe i czereśniowe. Jabłoniowe 11 hektarów, czereśniowe 4 hektary. Posiadamy system WOEN, to jest system chroniący sady czereśniowe przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak opady, grad. Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Remigiusz Łukawski, jestem mieszkańcem Szewc. Wspólnie z żoną prowadzę gospodarstwo sadownicze o powierzchni około 5 hektarów. Jest mi niezmiernie miło, że w tym roku mogę być gospodarzem tego święta, na które serdecznie tutaj zapraszamy. Jako sadownik jestem członkiem grupy producenckiej Złoty Sad. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, podsumowując, atrakcji nie zabraknie. 34. Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni już niebawem, już za 2 dni. Także raz jeszcze w imieniu swoim, w imieniu gminy, w imieniu władz gminy, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury, przede wszystkim gospodarzy tej edycji Święta Kwitnącej Jabłoni. Zapraszamy serdecznie.